Siemaneczko, siemaneczko, witam was serdecznie na YouTubach w kolejnym odcineczku. I słuchajcie, przyszedł mi taki plan do głowy, żeby... No właśnie, za chwilę się dowiecie co, żeby, ale zanim to o tym powiemy, no to pamiętajcie, że jesteśmy na YouTubie, więc trzeba zostawić łapencję w górę, bardzo was o to proszę, zostawić jakiś fajny komentarz, no i subskrypcję, jeżeli jej jeszcze nie macie, no to proszę, zasubujcie ten kanał, żeby szło to do przodu, pomalutku, cały czas tych subów przebywa, więc cieszę się, mimo że tych filmów nie ma za dużo, ale... Jednak coś tam małymi kroczkami idziemy do przodu, więc bardzo się cieszę. A słuchajcie, a to będzie taka mała seria, taka mikroseria. Wpadłem na szalony pomysł, że wbiję sobie legendę kątem TH8. No i jak taki pomysł się zrodził w głowie, zacząłem puszować. No i tak szło, to szło, raz lepiej, raz gorzej, słuchajcie. No i jak doszedłem do czempiona, no to myślę, dobra, no to trzeba już teraz pocisnąć do końca. No i od tego miejsca, od czempiona 1, chcę wam pokazać tą moją drogę, jak to będzie wyglądało i czy się uda w ogóle tą legendę wbić. Będę próbował, trzymajcie za mnie kciuki, napiszcie w komentarzach, czy wierzycie, że to się uda zrobić, czy nie. Ja sam jestem bardzo ciekawy, bo nie wiem, co mnie spotka. No na razie jeszcze było nie tak trudno, więc za chwilę zobaczycie wbijanie Tytana 1 i no... Komentujcie, co o tym myślicie i obstawiajcie w komentarzach, co myślicie o tym, jak długo to potrwa i czy w ogóle jest to możliwe. Oczywiście widzieliśmy TH7 w legendzie, TH8 to nie będzie jakiś wyczyn na skalę światową, ale myślę, że przy skali naszej polskiej to i tak będzie niezły wynik, jeżeli by to się udało zrobić, więc no zobaczymy, lecimy z tematem, trzymajcie się i miłego oglądania. No i mamy, słuchajcie, rodzynka znaleźliśmy. Pięknego rodzyneczka. No i teraz trzeba jakoś to ukąsić, tak żeby miało to sens. Pytanie, czy ma CC? Pewnie ma, więc będziemy się wbijać od tej strony. I gobliny sobie wpuścimy w środek, bo widziałem tam dziura. Jest. Jest tutaj od razu wizardzik. Król. Peka szeroko. Wizardy za nimi, niech czyszczą. Pierwsze budynki padają. No to ruszamy. Ruszamy rudymi. Cyk. Cyk. I tu mamy dziurę. Oj, wywaliło mnie. Oj, żeby to weszło. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Aj. No, nie wiem, czy się uda. Jest! Słuchajcie, pięknie. Dwie gwiazdki. Choć nie powiem, nie bez problemów. Tam ryzykownie było z tym wejściem. No teraz to już jest oczywiście nieistotne, co się wytwarzy. Dwie gwiazdki są. I słuchajcie, czy mamy Tytana? Poczekajmy, pięknie. Do końca tego ataku. Niech się już tu powbija troszkę tych procentów. No ale takiego rodzyneczka, słuchajcie, znaleźć TH9, Tytan 2 to naprawdę jest rzadkość. To się trzeba naszukać, żeby coś takiego wpadło. No ale na szczęście udało się i chyba w końcu będzie Tytanik. Dobra, myślę, że to kończymy. Nie ma co. 30 puszeczek, słuchajcie. Pięknie. Pięknie. I mamy to. Wbity Tytan 3, słuchajcie. No cóż. Lecimy dalej. Tytanik jest. 4400 do Tytana 2. Oj, to będzie bardzo, bardzo, bardzo długa droga. Uff. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc trzymajcie kciuki i pędzimy dalej. No kochani, pokrótce wam to pokażę drogę, jaką tutaj przebywam, żeby wbić tego Tytana. Oczywiście TH9, no nie można sobie odmawiać, jeżeli na tym TH9, no TH9 z reguły robimy dwie gwiazdki. Bardzo rzadko się zdarza, żeby dwóch gwiazdek nie zrobić, więc TH9 jest bardzo sympatycznymi wioskami tutaj do tego, żeby właśnie TH8 atakować tym składem.
No ale zdarza się również, że i to nie wejdzie. No ale tutaj, żeby te dwie gwiazdki miały opłacalność, no to tak, trzeba by było szukać coś, żeby właśnie te chociaż 10-8 puszeczek za taki atak było, robiąc dwie gwiazdki. No tutaj oczywiście widzicie, udaje się zrobić bez problemu właśnie te dwie gwiazdy tu CC. No, przeszkadza z reguły właśnie, słuchajcie, elektrodragony w CC posiadają i na TH10, i na TH9, więc to jest tutaj sytuacja taka, że no na pewno jest to ciężkie do przejścia, bo ten środek błyskawicznie jest czyszczony, bo ten elektryk raz uderzy i jest po całym wojsku w środku, rudę błyskawicznie parują. No ale tutaj widzimy, dobijane jest te 50% i dwie gwiazdki wpadają i za ten atak mamy 11 puszek zdobyte. No i tu kolejny, słuchajcie, atak na TH10. Zobaczcie, tutaj trzeba sobie otworzyć TH. No, z TH10 już jest ciężej. Ja wybieram wioski takie, żeby były minimum te 30 puszek do zdobycia. Wtedy, jeżeli się zrobi te dwie, no to faktycznie ten wynik jest niezły. No 27-25 to jest takie minimum, jakie powinno się brać. Oczywiście na razie trochę wybrzydzam, ale pewnie przyjdzie czas, że nie będzie co wybrzydzać. Jak się znajdzie TH10, to i z 10 puszkami się będzie biło. No jak się uda zrobić dwie gwiazdki, no to jest świetnie, tak? No bo wtedy ta zdobycz jest naprawdę sensowna. No CC bardzo tutaj psuje, bo tak jak mówię, no elektro błyskawicznie, zobaczcie, to jest jeden strzał i już nie ma praktycznie żadnego wojska w środku, został król i to wszystko, więc ważne są te jednostki dobijające, ważne, żeby ta peka gdzieś poszła bokiem i ubijała te budynki na zewnątrz. No ale nie zawsze się to udaje, więc czasem trzeba się pogodzić z tym, żeby tą jedną gwiazdkę chociaż ugrać. A czasami się nie udaje ugrać żadnej, więc jeżeli się nie ubije TH przy TH10, bardzo ciężko zrobić tą jedną gwiazdkę, jeżeli jeszcze jest CC, no bo nie ma jak ubić tych budynków na zewnątrz. Tutaj 50% zrobione, 22 puszki, więc pięknie. No i słuchajcie, też nie można sobie odmawiać takich ataków. Tutaj mamy wioskę, która ma dziurę w środku, więc otwieramy sobie earthquake'ami ten murek, rzucamy heala, rage'a, no i rzucamy wojsko. No tutaj wiadomo, że no trzeba się modlić, żeby puszczając to wojsko udało się ubić TH. Tu się to udaje, więc zdobycz jest i tu już oczywiście nie ma co marzyć i myśleć o tym, że się zrobi dwie gwiazdki. Ja wojsko wyrzucam zawsze całe, bo robi mi się następne, nie chce mi się tego zatrzymywać, nie chce mi się potem usuwać tych jednostek, więc tutaj widzicie za samo ubicie TH 8 puszeczek. Zaraz wam pokażę właśnie jeszcze jeden taki atak, zobaczcie, tutaj taka wioska też. TH14 wystawione, tutaj TH bardzo łatwy dostęp do tego, ale to jest też często, słuchajcie, złudne, bo czasem nawet tak wystawione TH, no nie udaje się ubić, ale tu się udało, znowu wojsko całe wyrzucone, oczywiście 5% zrobione i 11 gwiazdek wpada. No tak, słuchajcie, wędrujemy, jeżeli chcecie tą drogę, chcecie mnie podtrzymać na duchu i myślicie, że ten szalony plan ma prawo się powieść, no to zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subika, no i dopingujcie mnie tam w komentarzach, żebym wytrwał nerwowo, bo to przede wszystkim o to tu w tym wszystkim chodzi, żeby nie stracić zapału i... Naprawdę, uwierzcie mi, dużo niecenzuralnych słów bardzo często tutaj pada, gdy atak się nie powiedzie i twoja mozolna praca, na przykład zbierania 20 puszek, przepada podczas jednego nieudanego ataku. No ale cóż, ataki na mnie wyglądają, słuchajcie, w ten sposób 55, 19, 56, więc widzicie, no zabierają mi bardzo dużo, ale czasem też udaje się gdzieś tam wybronić, więc na szczęście nie zawsze to jest to maksymalnie ponad 50 puszek stracone, więc no jest co odrabiać. No, trzymajcie się, powodzonka, cześć.